co nas łączy. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzisiaj o tym, co ma do zaoferowania polskim dzieciom gimnazjum imienia Świętego Jana Bosko w podwileńskiej Jalówce, porozmawiamy w Radiu Wilno z panem Zbigniewem Czechem, dyrektorem placówki. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, szkoła ma ambicje, by zostać pierwszą w rejonie wileńskim szkołą katolicką. Jak sytuacja wygląda obecnie, na jakim etapie są zabiegi o to? No faktycznie tak jest. Chciałbym powiedzieć, że jak powiedział dla mnie arcybiskup Gruszas, że kościelne młyny mielą powoli. Tak jest właśnie i w tym temacie z naszą szkołą. A więc o to biegamy się już ponad 10 lat i nie jesteśmy sami w tej materii. Pomaga dla nas samorząd rejonu Wileńskiego, a więc były podjęte inicjatywy właśnie podpisania umowy z Salezjanami. Były również rozmowy z byłym kardynałem Baczkisem, jak również i z arcybiskupem archidiecezji wileńskiej, arcybiskupem Gruszasem. Jak i szkoła, tak również bez wątpienia i samorząd na czele z panią Marią Rekszcz, właśnie były prowadzone rozmowy w tym temacie. Ale na dzień dzisiejszy też nie jesteśmy osamotnieni, mamy wsparcie również od księży takich jak ksiądz Tadeusz Jasiński, jak ksiądz Mirosław Grabowski, ksiądz Edward Kirstukas, jak również proboszcz naszej parafii ksiądz Eigentas. Również mam wsparcie od księdza Wacława Wołodkowicza, od księdza Kazimierza Grabowskiego i od wielu, wielu innych, jak również i zgromadzeń zakonnych. Wspierają nas dobrym słowem, wspierają modlitwą i myślę, że jeżeli Bóg będzie chciał, będzie taka Jego wola, wcześniej czy później osiągniemy ten cel i będziemy w pełni tego słowa znaczenie gimnazjum katolickim Świętego Jana Bosko. Panie dyrektorze, a droga do uzyskania przez placówkę statusu gimnazjum była również długa? No, co dotyczy gimnazjum, to dla nas samych to taka duża, duża niespodzianka, bo jako szkoła średnia dopiero jesteśmy od 11 lat. Natomiast było nam też wielkim zaskoczeniem, że staliśmy się szkołą średnią. No i też wraz ze wzrostem ilości uczniów zaczęliśmy myśleć o statucie gimnazjum. No, poprzez wsparcie Wydziału Oświaty, samorządu rejonu wileńskiego, a więc te myśli dojrzewały. No i zawdzięczając pracy rodziców, przede wszystkim również pracy nauczycieli, jak i społeczności całej może szkolnej, ten cel został osiągnięty, a więc w 2015 roku poprzez wizytację komisji z ministerstwa, wszystkie kryteria, tych kryteriów naprawdę było sporo, spełniliśmy i zostaliśmy właśnie w sierpniu 2015 roku, znany nam statut gimnazjum. Panie dyrektorze, już zaczął pan, poruszył pan temat liczby uczniów, wzrostu liczby uczniów. Czy szkoła ma problem z pozyskaniem na Rybka z uczniami do klasy pierwszej? No, cieszymy się z tego, że praca, która można powiedzieć jest od podstaw, owocuje i od
ponad 20 lat, gdzie sprawuję funkcję dyrektora tej placówki, szkoła ciągle wzrasta. Gdy objąłem funkcję dyrektora tej placówki, było 92 uczniów, na dzień dzisiejszy mamy 265 uczniów i ciągle, czy jeden, czy dwóch uczniów. W swoim czasie nawet byliśmy takim małym parlamentem, bo było nas 141 uczniów. Taka ciekawostka, że właśnie ta liczba była taka równa liczbie posłów parlamentu Republiki Litewskiej. Uczniowie przychodzą do naszej szkoły ze względu na tą pracę taką jak pracę i wychowawczą przede wszystkim, bo kładziemy nacisk na pracę z trudnymi dziećmi, z trudnych rodzin i ta opieka, wsparcie, jak również dobre rezultaty i wyniki grona pedagogicznego, które mówią same za siebie i w liczbie tych uczniów, bo dookoła mamy naprawdę konkurencję ogromną. Obok mamy naszych przyjaciół szkoła Kraszewskiego, szkoła gimnazjum Kraszewskiego, jak również szkołę rosyjską w Nowej Wilejce, szkoły litewskie, które naprawdę robią nam ogromną konkurencję. Ale przede wszystkim myślimy, że ten narybek jest zawdzięczając tej pracy z Panem Bogiem, czyli jesteśmy właśnie z tym, co jest u podstaw naszego bytu jako Polaka na Wileńszczyźnie, czyli tam, gdzie jest Polak, tam jest religia i wiara. Szkoła ma między innymi kierownika do spraw duchowych i prowadzi szeroko zakrojoną działalność duszpasterską. Między innymi zajmuje się nawet religijną formacją rodziców. Panie dyrektorze, mogę prosić o słów więcej o tym, o tej działalności na tym odcinku? To znaczy, szkoła już od 6 lat właśnie ma duszpasterza, czyli kapelana, można powiedzieć, to zaczynając od Salezjanów, którzy pierwsi nam zaoferowali pomoc, był ksiądz Ireneusz Bratka, Salezjanin, który rozpoczął pracę, później był ksiądz Kazimierz Gwozdowicz, który pracuje teraz proboszczem w Małych Solecznikach, a na danym etapie już czwarty rok mamy księdza ojca zakonnego Joannitę ojca Jerzego. Ta praca no, jest niełatwa, szczególnie w dzisiejszym świecie. Nie jest tak wszystko prosto, bo no, nie wszyscy tak rodzice w 100% może czasami zgadzają się, ale patrząc na te dobre wyniki tego zachowania się ucznia, nauki, a więc chylą czoła tej niełatwej pracy. Muszę powiedzieć, że gdy odbywają się w szkole rekolekcje, a rekolekcje odbywają się dwa razy, adwentowe, wielkopostne, gdzie prowadzą księża, zakonnice, a więc mogę tutaj wymienić redemptorystów, oblatów, ojców kapucynów, paulistów, no jak również joannitów, również księży diecezjalnych, a więc przede wszystkim te rekolekcje prowadzą księża, ojcowie z macierzy, jak również i nasi księży z naszej archidiecezji. Również tutaj mamy współpracę i z siostrami od Jezusa Miłosiernego. Oni jakby są naszymi już etatowymi pracowniczkami, co dotyczy rekolekcji prowadzenia w naszej placówce. No i również jesteśmy wdzięczni dla ojca Jerzego, który przynosi tego ducha tej mocy Bożej, ducha wiary, szczególnie kładzie nacisk pracy z młodzieżą, a więc wyjazdy, kajaki, które dają to, że lepiej można poznać tego ducha, tego wewnętrznego przeżycia każdego młodego człowieka, który formuje się właśnie przede wszystkim w szkole, w rodzinie. Cieszymy się z tego, że w tych rekolekcjach, w tych spotkaniach uczestniczą również rodzice, którzy biorą
chętnie w tym udział, biorą udział w tych mszach naszych szkolnych. Również cieszymy się z tego, że dzielą się swoimi wrażeniami tej rodziny katolickiej wewnątrz u siebie. Czy odniosłam wrażenie, przygotowując się do wywiadu, że placówka jest niezwykle przyjazna dla uczniów, świadczy wiele usług, na przykład pracują w szkole specjaliści pomocy dla ucznia, planowania kariery, komisja dobra dziecka. Panie dyrektorze, korzystają uczniowie z tych usług placówki? No, cieszymy się z tego, że właśnie i koszyk ucznia, i Wydział Oświaty i Samorząd właśnie pozwala nam na to, że mamy specjalistów, mamy specpedagoga, socpedagoga, mamy logopedę i ci specjaliści bez wątpienia pomagają dla uczniów i również muszę powiedzieć też i dla rodziców, bo czasami rodzice też nie wiedzą, jak począć, od czego począć, i logopeda, socjalny pedagog, psycholog też udzielają porad. Uczniowie też przychodzą i którzy mają albo luki w wymowie, albo mają problemy w pokonywaniu trudności w zakresie nauczania, jak również i problemy charakteru psychologicznego. A więc ta pomoc jest udzielana i myślę, że jest udzielana fachowo, bo specjaliści, którzy pracują już od lat i naprawdę oddają się w pracy na całego, na ile mogą, na ile potrafią. Nawet pracują często ponad godziny, więc z tego naprawdę cieszymy się. Również mamy pomoc dla uczniów w wyborze kariery. Uczniowie korzystają, mamy i programy specjalnie zainstalowane, z których mogą korzystać, gdzie wybrać, co wybrać, w jakim kierunku pójść, jak również wyjeżdżamy na spotkania do Uniwersytetu Wileńskiego, do Ekologicznego, Uniwersytet Białostocki sam udziela te usługi, przyjeżdża do nas i przedstawia możliwości, jak również wyjeżdżają uczniowie i do Macierzy, czyli wyjeżdżają do Suwałk, wyjeżdżają do Lomży, tam, gdzie są uczelnie i też niektórzy uczniowie wybierają tam i też studiują, niektórzy nawet już ukończyli studia w tych uczelniach poza granicami Litwy. Szkoła ma nie tylko dobrych specjalistów, ale też bardzo dobre warunki, bo od niedawna mają państwo nowy budynek szkolny i boisko. No tak, bez wątpienia cieszymy się z tego, że mamy kilka budynków tych nowych, bo od 2005 roku, kiedy w 2006 roku staliśmy się szkołą średnią, został wybudowany jeden budynek z pełnowymiarową salą na koszykówkę i siatkówkę, z czego niezmiernie cieszymy się. Również mamy budynek odnowiony budynek klas przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Również mamy budynek wybudowany, który służy nam dla edukacji, dla klas starszych. Również mamy place na siatkówkę, koszykówkę, nawet mamy kort, niezmiernie z tego się cieszymy. No ale mamy też i swoiste problemy, czyli budynki jeszcze nie są połączone, chociaż projekt jest zatwierdzony i mamy nadzieję, że zawdzięczając samorządowi, zawdzięczając też i akcji wyborczej Polaków, gdy się znajdą środki, będzie wykończona budowa i budynki będą połączone i znajdą się dodatkowe pomieszczenia, których no, na dzień dzisiejszy przy wzroście uczniów, co po niektórych pomieszczeń dla nas jeszcze jest brak. Panie dyrektorze, my też mamy taką nadzieję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Beata Naniewicz, dziękuję. Do usłyszenia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.
wszystko, co nas łączy.